Pszczelarze mają wiele systemów do wychowu matek. Mają również wiele oryginalnych pomysłów. Biorąc to pod uwagę, firma Łysoń proponuje uniwersalny inkubator. Inkubator, w którym mieści się do 300 mateczników. Za pracę inkubatora odpowiada elektroniczny sterownik, który steruje pracą całego urządzenia. Steruje pracą temperatury, wilgotności oraz kontroluje wszystkie parametry urządzenia. To jest m.in. oświetlenie komory, system otwierania-zamykania drzwi. Za utrzymanie odpowiedniej temperatury, jaką jest optymalnie 34,5 stopnia Celsjusza, z tolerancją 0,5 stopnia, odpowiada wewnętrzny czujnik temperatury. Wartość tej temperatury można odczytać na zewnętrznym panelu. Drugim bardzo ważnym odczytem jest pomiar wilgotności. I znowu, optymalnie wilgotność ta powinna wynosić pomiędzy 60 a 70%. Za ten parametr odpowiada z kolei wewnętrzny czujnik wilgotności. System jest tak skonstruowany, aby zabezpieczyć odpowiednią ilość wilgotności. System nawilżania składa się z dwóch zbiorników napełnionych wodą oraz wentylatora. Zbiornik zewnętrzny posiada wskaźnik poziomu wody i jest zapasem dla zbiornika wewnętrznego. Dzięki temu rozwiązaniu hodowca nie musi bez potrzeby ingerować, zaglądać w to, co dzieje się w inkubatorze. Inkubator w całości wykonany jest z blachy nierdzewnej, a drzwi zaopatrzone są w zamek bezszelestnego zamykania i otwierania. Do bezpiecznego monitorowania stanu mateczników służą przeźroczyste drzwi wykonane z tworzywa sztucznego. Bezpieczeństwo i kontrolę użytkowania zapewnia nam oświetlenie LED-owe znajdujące się w górnej i w dolnej części inkubatora. Kolejnym czujnikiem odpowiadającym za prawidłową pracę inkubatora jest czujnik poziomu wody. W momencie, kiedy poziom wody spadnie do minimum, na wyświetlaczu pojawi się informacja o niskim stanie. Dla poprawienia funkcjonalności inkubatora wyposażyliśmy go w moduł Bluetooth z mobilną aplikacją.